Sebastian Górny, witam w programie Szybka Kawa, a dzisiaj z zaproszenia na kawę skorzystała pani Sylwia Dobrzyńska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie o Santoku będziemy mówili, o Janczewie, bo tam odbędzie się po raz piąty już, czyli jubileuszowo, bieg na 10 km. Zgadza się. Zapraszamy serdecznie 3 czerwca do Janczewa na piątą janczewską dziesiątkę. O której startuje bieg? Cała impreza w ogóle składa się, że tak powiem, z dwóch części, bo można sobie pobiegać, ale można też pójść, bo będzie również możliwość Nordic Walking. Dla tych osób, z kijkami. Z kijkami, dokładnie. Dla tych osób, które niekoniecznie czują się na siłach, żeby przebiec 10 km, mogą 5 km przejść właśnie z kijkami. Bo trasa to są dwie pętle po 5 km biegowe i tak, połowę dokładnie. Tego dystansu połowę właśnie jest tego z kijkami. Dystansu to jest z kijkami, a biegniemy na 10 km. Proszę powiedzieć, do kiedy można się zapisywać? No cały czas jest, że tak powiem, na stronie można wejść www.janczewska10.pl i tam się online zapisać, a także w dniu zawodów, w niedzielę i dzień przed, czyli w sobotę biuro będzie czynne od 16 do 20 i w niedzielę od 8 rano jeszcze, do godziny 11. Czyli na godzinę jeszcze przed biegiem można się zapisać. Tak, do tych osób, które są niezdecydowane, nie wiedzą jeszcze, jakie będą miały plany na niedzielę, można też w ostatniej chwili. Pogodę mamy, jaką mamy. Rozumiem, że woda na trasie będzie zapewniona biegaczom. Tak, tak. Wszelkie warunki bezpieczeństwa będą zachowane. No mówię, że to już jest piąta janczewska dziesiątka. I czyli organizacyjnie, wszystko jest dopięte. Będzie rozgrzewka, będzie później start i woda będzie oczywiście na trasie. Też każdy zawodnik dostanie zestaw taki startowy. Napój, coś do jedzenia, jakiś energetyk, także wszystko jest przygotowane, zabezpieczone. Janczewska Dycha ma tutaj dopisek polsko-niemiecki bieg po zdrowie. Co to oznacza? To oznacza, że w tym roku zaprosiliśmy do partnerstwa gminę Riedersdorfu, która również zadeklarowała się, że weźmie udział w tym biegu. Czyli będą biegacze z Niemiec, tak? Mają być z tej gminy. Zgadza się. Wójt pobiegnie? Czy tradycyjnie będzie na mecie czekał? Znaczy ja nie wiem, czy to tradycyjnie, bo pan wójt już biegał. A czy w tym roku będzie biegł, to nie wiem. No dobrze, być może zaskoczy, w ostatniej chwili się decyduje. Także proszę państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na 3 czerwca, to jest niedziela, prawda? Tak, niedziela. O godzinie 12 w samo południe, no na pewno słońce będzie, jeżeli jest tak. Jeżeli pogoda się utrzyma, to słońce będzie ostre, ale to proszę się przygotować. Ale w każdym razie warto pobiegać, bo to bieg po zdrowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościliśmy panią Sylwię Dobrzyńską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku.